Z tej strony Kamil, piątek, 18, kolejna kryptoprasówka przed nami. Zaczynamy. W tym tygodniu po raz kolejny bardzo dużo się działo. Nie chodzi już o sam rynek kryptowalut, ale o to, co działo się na rynku tradycyjnym, czyli o wybory, o to, kto wygra. I nagrywam to w tym momencie, w którym tak do końca jeszcze nie wiadomo, kto wygra wybory, ale widać w tym wszystkim bardzo, bardzo duże zaangażowanie mediów, influencerów, więc cała sytuacja jest niesamowicie podgrzana. Ja dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o emocjonalnym rollercoasterze. Nie chcę dzisiaj wchodzić w rynek, opowiadać o tym, co dzieje się aktualnie i tak dalej, o tym, gdzie zmierza Bitcoin, bo o tym pewnie usłyszycie na innych kanałach. Ja dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać według mnie o najważniejszej rzeczy. Oglądacie ten kanał po to, z takim zamiarem pewnie, żeby usłyszeć coś nowego, usłyszeć o inwestycjach, które mogą Wam zapewnić bardzo duże zwroty z kapitału, i poszukujecie, wchodzicie pewnie tutaj, żeby usłyszeć o tej nowej jakiejś kryptowalucie, która może sprawić, że uda Wam się zarobić 20, 30, 40, 50, a nawet więcej razy. I dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o najważniejszej według mnie sprawie, czyli o nastawieniu, o tym, jak głowa musi się nastawić, co trzeba przechodzić czasami, aby faktycznie doświadczyć tak dużych zwrotów. Ten odcinek jest, do tego odcinka zainspirowała mnie jedna z osób, która napisała w komentarzu, że chciałaby zobaczyć taki odcinek, w którym historycznie mówię o tym, co działo się na rynku i jak ja wtedy się czułem, jakie decyzje podejmowałem. Dzisiaj właśnie o tym, emocjonalny rollercoaster i o tym, jakie pułapki czyhają na Was w najbliższym czasie na tym rynku i o tym, że zarabianie na tym rynku naprawdę na inwestycjach, które dają zarabiać po 20, 30, 40 razy, to jest cholernie trudna robota. I oczywiście można powiedzieć, wchodzę z dużym kapitałem, zgarniam z rynku stosunkowo niedużo i jestem zadowolony. No właśnie, ale ja chcę dzisiaj Wam powiedzieć moją historię. Moja historia to nie jest historia dużych pieniędzy od samego początku, to jest historia z małego kapitału, naprawdę fajnych zysków. Więc dzisiaj o tym, nie przedłużając, rozpoczynamy. Go! Zanim zaczniemy, już tradycyjnie, pamiętajcie o naszych grupach telegramowych. W opisie pod każdym filmem macie dostęp do tych grup. Klikacie na link, przenosi Was bezpośrednio. Również jakiś czas temu opublikowałem swojego e-booka. Zapisując się, pozostawiając swój mail, odbierając e-booka, od razu zapisujecie się do newslettera, który zawsze o 20 ląduje na Waszych skrzynkach. Newsletter jest rozszerzeniem odcinka, w którym dzielę się różnymi ciekawostkami z rynku krypto, więc warto tam na pewno być. A teraz, nie przedłużając, rozpoczynamy. Go! Ten odcinek jest dla mnie niezwykle ważny. Chciałbym Wam przekazać dokładnie to, w jaki sposób się czułem, jaka była narracja w danych momentach na rynku, co się wtedy działo, kiedy pojawiły się największe okazje na tym rynku i jak z perspektywy czasu można to było wszystko rozegrać. I ja chciałbym zacząć od tego, jak to wszystko się rozpoczęło w moim przypadku. Ja oczywiście o rynku krypto wiedziałem wcześniej, wiedziałem o Bitcoinie. Co ciekawe, o Bitcoinie dowiedziałem się dokładnie wtedy, gdy dobijał do swojego pierwszego szczytu na tej chińskiej bańce, czyli do tych $1000. I właśnie po $900 dowiedziałem się o Bitcoinie. Nie, jakby w ogóle się nie zaangażowałem wtedy inwestycyjnie, ale to też pokazuje właśnie to, że dobijając jakiś taki naprawdę ogromny szczyt, o tym jak już wszyscy o tym powoli zaczynają mówić, to sam byłem ofiarą tego, że dowiedziałem się po prostu o Bitcoinie gdzieś tam, tak mocno dowiedziałem się o Bitcoinie, że moi znajomi gdzieś tam zaczęli też inwestować właśnie w okolicach 800, 900, $1000, czyli dobijając już po prostu do tego szczytu. I tak to jest. Ulica zawsze, ta ulica zawsze dowiaduje się o tym rynku, gdy już jest całkowicie przegrzany i mnie to też na początku spotkało, więc ja też rozumiem ten cały efekt w 2017, gdy dobijaliśmy do 20 tysięcy, dlaczego tak dużo ludzi wtedy wchodziło, dlatego że właśnie doświadczyli tego, co ja doświadczyłem tam w 2013, 2014. I teraz tak, ja chciałbym zacząć od tego, od Ethereum ICO. Ethereum ICO jakby weszło na rynek w momencie, w którym Bitcoin właśnie spadał z tych swoich szczytów i spadaliśmy do tam $200. Ja pamiętam jeszcze, gdy kupowałem swoje Bitcoiny po to, żeby wejść w Ethereum, to płaciłem
jakoś 1800 zł za jednego bitcoina się płaciło wtedy. I to było bitcoiny przeznaczone na Ethereum ICO. Pamiętam, że wtedy narracja ogólna na rynku była taka, że spadliśmy z tym bitcoinem z 1000 dolarów do tych 200, odbiliśmy się tam. Później taka nuda, bardzo, bardzo duża nuda nastała na tym rynku. Dużo fadu, dużo newsu pod tytułem Bitcoin się już skończył, bańka spekulacyjna. No i właśnie tak naprawdę wtedy to był idealny czas na to, żeby znowu zainteresować się tą technologią. I to nie było tak, że wchodzisz po 200 dolarów i czujesz się bezpiecznie przez następne miesiące, jesteś pewny swoich decyzji inwestycyjnych. Nie, to było tak, że wchodzisz po 200 dolarów, rynek spada do 180, a ty zastanawiasz się, czy nie utopisz wszystkiego, co wrzuciłeś, bo rynek jest tak słaby i takie, można powiedzieć, takie gówno z każdej strony spływa na rynek krypto, na bitcoina, że to jest po prostu szok. Wtedy właśnie był taki czas. To był czas, w którym właśnie wchodziłeś po 200-300 dolarów i przez kilka miesięcy nic się nie działo, wątpiłeś to, zastanawiałeś się, czy to nie jest dystrybucja, która zaraz kończy się tym wszystkim. Bitcoin wtedy był traktowany jako coś, co miało swój spekulacyjny rajd, spadło. I zaczęto się zastanawiać, czy to w ogóle ma sens, czy to w ogóle ma jakąkolwiek rację bytu. Taki wtedy był nastrój. Ja wtedy swoje bitcoiny wrzucałem w Ethereum, czyli wchodziliśmy w Ethereum ICO. I co ja wtedy wiedziałem o Ethereum? Ethereum ma być nowym bitcoinem, ma być infrastrukturą, na której tak jak na bitcoinie możemy wymieniać się, to możemy na niej napisać też programy, zdecentralizowane programy, zdecentralizowany bookmacher, który łączy dwie strony bez pośredników i tak dalej. Ja to takie historie wtedy usłyszałem. Usłyszałem o młodym Vitaliku, który działał z bitcoinem jakiś czas i stwierdził, że bitcoin nie pozwala mu na to, na zrealizowanie swojej wizji, więc stworzył Ethereum, więc chce stworzyć Ethereum. To jest bardzo ważne słowo. Chce. Ethereum ICO wtedy było tak naprawdę zbierane na white paper. Było zbierane na pomysł, na wizję w pewnym sensie i tam nie było jeszcze tej technologii w ogóle. To było założenie, że oni za kasę, którą uda im się zebrać, doprowadzą po prostu ten projekt do poziomu, w którym zacznie być używany. No i to był 2014 rok. Lipiec, sierpień 2014 rok. Ethereum ICO 18 milionów dolarów została zakończona zbiórka. Ogromny sukces. Porównując sobie to teraz z tymi liczbami, które są na rynku, jak jakieś shitcoiny zbierają po dziesiątki milionów dolarów, to można powiedzieć, no słabo, Ethereum 18 milionów dolarów, ale to był całkowicie inny rynek. To był rynek, w którym 18 milionów dolarów ICO było ogromnym sukcesem. Etery zostały zainwestowane, technologii nie ma, no i technologii nie było przez kilkanaście następnych miesięcy. Tak naprawdę wielu z nas, czy wiele osób, które inwestowały wtedy Ethereum, w pewnym momencie miało takie przeświadczenie, kurczę, to zainwestowaliśmy gdzieś kasę i tak naprawdę nie wiadomo, co się z tym dzieje i nie wiadomo, czy to w ogóle wyjdzie, jest bardzo dużo problemów do rozwiązania. I tak do końca, no ciekawe, jakby wszyscy się zastanawiali, czy to nie była wtopa. Ethereum pod koniec lipca 2015 roku ogłosiło swój start. I wtedy już wraz z pierwszym sierpnia, czyli tak naprawdę można powiedzieć rok po ICO Ethereum, weszliśmy na giełdę. Gdy ja pamiętam swoją euforię, swoje zadowolenie, gdy Ethereum otworzyło się po 2 dolary, kupowało się po 30 centów, otworzyło się po 2 dolary. Ogromny sukces. Coś niesamowitego. W rok zarobić takie pieniądze, taki zwrot z inwestycji. Pojawiło się na rynku po 2, podbiło do 3 dolarów i nawet tam na niektórych giełdach wyżej się dało sprzedać. No i zaczął się zjazd, czyli typowa dystrybucja. To jest dokładnie to, czego doświadczacie teraz na rynku, w momencie, w którym jest jakiś start jakiegoś protokołu. On jest bardzo wysoko, a później zaczyna spadać, żeby znaleźć swoje podłoże. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że inwestorzy, którzy przez rok w Ethereum mieli zamrożone swoje środki, z takim zyskiem, taki zysk był dla nich niezwykle ciekawy. Większość, może nie większość, ale bardzo dużo osób, które inwestowało w Ethereum, było tak zwanymi Bitcoin maksymalistami. Czyli jeżeli oni zobaczyli, że w tym czasie, w rok czasu udało się im pomnożyć Bitcoiny tam razy 5, 6, to stwierdzili, ok, ciągle wracamy do Bitcoina, jest ok, Ethereum, fajna inwestycja, zostawiamy to. No i to był czas, w którym Ethereum z tych swojego startu, czyli 2-3 dolarów, spadało do
40 centów, 40-50 centów, druga szansa na wejście w Ethereum. 40-50 centów pojawiło się gdzieś w październiku 2015 roku i to był dołek. To był dołek, który okazał się niesamowicie dobrym momentem kupna. Ja oczywiście mam jeszcze sprzedaż Ethereum do Bitcoina na różnych giełdach, czyli Poloniex, czyli to nie było tak, że ja wszystkie te etery, które miałem, po prostu przytrzymałem w 2017 roku. To było tak, że po drodze było dużo różnych pułapek, było, może nie pułapek, nawet ciężko to nazwać, ale sytuacji, które w pewnym sensie wykoleiły inwestorów w części swoich eterów. I racjonalnym jest to, że inwestycja jakaś wchodzi, jesteś na tym zarobiony, to wyciągnij wkład. I wtedy też miałem takie podejście. Ciągnij wkład, reszty zostaw. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak właśnie było. I gdy zaliczyliśmy ten dołek 40-50 centów, ja pamiętam, jak wtedy miałem myślenie. Boże, byliśmy po 2 dolary. Po 2 dolary byliśmy i mogłem więcej sprzedać. Typowe myślenie każdego inwestora. Mogłem zrobić coś lepiej. Pewność wsteczna. To jest coś, co będzie dotyczyło każdego Was. To jest coś, co już prawdopodobnie dotyczyło każdego z Was. 50-40 centów na Etherze dało się kupić, czyli tak naprawdę prawie cena ICO. Niesamowita szansa. No i co? No i wtedy zaczął się rajd. Zaczął się trend wzrostowy. Trend wzrostowy, który trwał do czerwca 2016 roku. Czerwca, lipca, jakoś tak. I to był trend, który z 40-50 centów wylecieliśmy do 20, do ponad 20 dolarów. To kilka miesięcy. To był wzrost, który pamiętam, był taki przełomowy. To był już czas, w którym pojawiły się fajne liczby. To był już czas całkowicie innego myślenia o tym rynku. To był czas, w którym zaczynało się mieć myślenie, może warto teraz sprzedać, odkupić niżej. I ja na szczęście tego nie robiłem, ale znam kilka osób, które właśnie w ten sposób zareagowały i pozbyły się swoich eterów. Każdy bez takiej wiedzy traderskiej chciał wygrać z rynkiem, zarobić więcej eterów i czasami się udawało, było po 20, 30, 40% więcej eterów, ale później rynek wykolejał. I to jest właśnie to, dlaczego ja mówię, że jeżeli siedzisz w dobrej inwestycji, to siedź na dupie. Nie spekuluj. Czasami się może udać, czasami nie, ale twoja głowa, gdy zaczynasz to robić, wchodzi coraz bardziej, taki w coraz ciemniejszy las. I ten las czasami wydaje się, masz tą pochodnię i idziesz przez ten las i wydaje ci się, że wszystko jest okej, dobrze się w nim czujesz, jest to światełko, idziesz przez ciemny las, dobrze się czujesz, nie ma strachu, ale w pewnym momencie to światełko gaśnie i stajesz całkowitej, ogromnej ciemności, pustce i nie wiesz, co robić, nie wiesz, w którą stronę iść, bo przyzwyczaiłeś się do grania, nagle twoja strategia zaczyna nie wychodzić, rynek się zmienił i zaczynasz tracić. Pojawia się myślenie hazardzisty, no i to myślenie dużo osób gubi. Łatwo się to mówi, ciężej się to wykonać, ale takie były właśnie sytuacje, gdy Ethereum wzrastało, gdy ludzie wyznaczali swoje szczyty. Okej, 10 dolarów na Etherze, to już jest szczyt. Tego nie przebijemy, to jest kluczowy szczyt, spadniemy. Spadaliśmy do 9 dolarów, ci, którzy sprzedali, mówili, to jest właśnie gra. Tak się powinno grać. Teraz lecimy na 5 dolarów. 9 dolarów robiło się 11, 12, 13. Osoby zostawały z tyłu. I tak właśnie jest. I teraz dochodząc do 2016 roku już, to był rok przełomowy. To był rok, w którym wydarzyło się tyle rzeczy, tyle negatywnych rzeczy, które z perspektywy czasu okazywały się inwestycjami zmieniającymi życie, że 2016 był faktycznie przełomowy. To był rok, w którym dobiliśmy tam do 20 dolarów na Bitcoinie. To był czas, w którym inwestorzy Ethereum myśleli, wow, ale jesteśmy zarobieni. To był czas, w którym pojawiło się DDAO, czyli największa zdecentralizowana organizacja, firma oparta o smart kontrakty. 12,7 miliona eterów zostało zamkniętych DDAO. 100 milionów, ponad 100 milionów dolarów zostało zebranych. 2 lata temu Ethereum 18 milionów dolarów. Ogromny sukces. DDAO 2016 rok 150 milionów dolarów. Sukces, który był rozpisywany w różnych miejscach. Forbes, na Wikipedii, najlepsze zbiórki, największe zbiórki. Ogromny hype wokół tego. Zamrażanie swoich eterów z możliwością wyciągnięcia, więc stosunkowo niskie ryzyko. Ethereum inwestorzy wrzucali tam swoje etery i DAO okazało się ogromnym sukcesem.
pierwszym akcie, że tak powiem. Drugim akt był taki, że DAO zostało całkowicie skompromitowane. Haker, który do teraz nie jest znany, kto to był, znalazł pewien błąd w smart kontrakcie DAO i zaczął wypłacać etery, które zostały tam zamrożone przez holderów Ethereum. Zaczął wypłacać. No, zaczął wypłacać i wtedy kilka tygodni stało się coś, co na zawsze zapisało się już w tej historii na rynku kryptowalut. Hard fork Ethereum, czyli całkowite rozwarstwienie się Ethereum i stworzenie Ethereum i Ethereum Classic. I teraz bardzo dużo osób zawsze twierdzi, że hard fork równa się zawsze dwa coiny, więc warto trzymać na hard forki. Nie. Hard fork musi być ideologiczny. Musi być grupa, która stoi za jedną i za drugą stroną. I Ethereum wtedy rozdzieliło się na takie dwie grupy. Jedna grupa to była grupa Vitalika, który zdecydował, że hard fork jest ok, całe Ethereum Foundation, i stwierdzili, hard fork jest ok, zróbmy to. Druga strona to była strona osób, które twierdziły, że to jest całkowite pogwałcenie wszystkich zasad Ethereum. Nie możemy cofnąć łańcucha Ethereum, ponieważ to jest błąd. Kod jest prawem, powinniśmy akceptować prawo, powinniśmy akceptować kod, więc w taki sposób do tego podchodziły dwie niezwykle mocne ideologiczne grupy. I dlatego powstał Ethereum i Ethereum Classic. I to był czas, w którym jednostki DAO były sprzedawane za bezcen. Przed ogłoszeniem hard forka Ethereum jednostki DAO były sprzedawane za bezcen. 20-30% wartości Etherów zamkniętych w tym smart kontrakcie. Ludzie wtedy sprzedawali swoje DAO, bo uważali, że nie dojdzie do hard forka. Do hard forka doszło i co się stało? Jeżeli skupowałeś wtedy te jednostki DAO, jeżeli się ich nie pozbyłeś, to nie dość, że utrzymałeś wszystkie Ethery, które wraz z hard forkiem, otrzymałeś wszystkie Ethery, które tobie się należały, czyli tak naprawdę to DAO było w pewnym sensie zamrożeniem Ethera, czyli mogliśmy kupić Ether, kupując DAO kupowało się Ethery przecenione o 60-80%. Niektórzy sprzedawali, bo nie chcieli mieć, bo uważali, że DAO jednostka stanie się całkowicie bezwartościowa, inni kupowali, bo uważali, że dojdzie do hard forka. I do hard forka doszło. Jednostka DAO pozwoliła odebranie na wszystkich Etherów związanych z jednostką DAO i dodatkowo wyemitowało dla ciebie tyle samo Ethereum Classic. I to było zagranie, na którym dało się zarobić krocie. To było zagranie tak ogromnego strachu. Ja bym porównał ten strach z marcem 2020 roku. Nie wiadomo, co się dzieje. Nie wiadomo, co będzie z Ethereum. Czarne chmury nad Ethereum. Hardforki, nie hardforki. W ogóle jakieś takie pojęcia, których użytkownicy nie mieli w ogóle pojęcia. I okazało się, że ten największy strach był największą okazją inwestycyjną. Do kilku tygodni nastąpiło kolejne ogromne wydarzenie. Wydarzenie, w którym narracja Ethereum Classic jest prawdziwym Etherem, zaczęła nabierać na znaczeniu. W pewnym momencie byliśmy już tak blisko wyrównania Ethereum i Ethereum Classic, że to wyglądało tak, jakby Ethereum miało sflipować Ethera. Tak to wyglądało. Ogromne wolumy na Poloniexie. Ja pamiętam, co się działo. Ethereum Classic większy wolumen niż Ethereum. Ludzie wołali Ethereum, to, że jest po Ethereum. Ethereum Classic jest prawdziwy i nagle w tym ostatnim momencie, gdy już to tak blisko do siebie zmierzało, było całkowite przeładowanie. Inwestorzy sprzedali Ethereum Classic, przeładowali w Ethera. Ether w górę, Ethereum Classic w dół. Całkowite rozegranie. Zwróćcie uwagę, na czym to polegało. Polegało to na tym, żeby na samym końcu mieć więcej Etherów. Ethereum Classic stało się maszynką do wykorzystania, aby pomnożyć jeszcze swoje Ethery. Kto to dobrze rozegrał? Ja nie rozegrałem tego dobrze. Co prawda nie sprzedawałem swoich DAO, ale nie kupowałem więcej, bo tam paraliżował mnie strach. I ja się tego nie boję przyznać. Paraliżował mnie wtedy strach. To było tak dla mnie nowe. Tak sytuacja była ogromnie niepewna, że siedziałem na dupie. Nic nie robiłem, siedziałem na dupie. Okazało się, że siedzenie na dupie też było dobre, bo Ethereum i Ethereum Classic dostałem, ale można to było rozegrać lepiej. I to jest taka też główna myśl. Zawsze na tym rynku, gdy dochodzi do ogromnej paniki i ten strach już jest tak paraliżujący, tak mocno paraliżujący, wszyscy się obawiają, to jest największa możliwość inwestycyjna. Będziecie w takich sytuacjach
jeszcze kilka razy na pewno na tym rynku i zawsze ten strach będzie tak duży, tak was będzie paraliżował, że zobaczycie, że mimo tego, że macie w głowie, że właśnie w tym momencie powinienem kliknąć ten enter, kupić, to stawiam tutaj, że nie będziecie w stanie, ale miejcie to na uwadze, nie wiem, można warto to zapisać, gdy strach jest już tak duży, gdy niepewność jest tak duża, najlepszy okres na to, żeby podejmować ruch. I tak było. Końcówka 2016 roku to oczywiście ten czas dużych spadków. Alty nie spadały tylko do Bitcoina, ale spadały to też do dolara. Spadały bardzo, bardzo mocno. Cała ta niepewność związana na Ethereum, na innych kryptowalutach. Cała narracja, że Bitcoin jest tym głównym królem i to Bitcoin rośnie teraz. ETF-y na Bitcoinie, wszystko na Bitcoinie. Cała uwaga skupiona na Bitcoinie. Alty sprzedawano do Bitcoina za śmieszne ceny, do dolara tak samo. I był znowu ten kierunek Bitcoin. I przez kilka miesięcy to trwało, to było bardzo krwawe, to było bardzo, bardzo trudne do wytrzymywania. Alty spadały niesamowicie mocno. Monero, jeszcze w tym czasie 2016 roku powstało Monero, które też miało swój rajd, powstał Steam, który miał swój rajd. Były zawsze na tym rynku, są inwestycje, które pomimo całego złego takiego nastawienia, zawsze pojawia się coś, taka nowa nadzieja. I ta nowa nadzieja jest grana. Tak było ze Steamem, tak było właśnie z innymi kryptowalutami jak Monero. Gdy większość już straciła, to było niesamowicie trudne. Jakby ja też nie mogę zrozumieć tego, że ludzie sprzedają tak ogromne ilości do Bitcoina, żeby mieć więcej tych Bitcoinów, że cena do dolara nawet. To było tak dla mnie takie niezrozumiałe, więc to, co teraz widzicie, w większości przypadków, to, że cena do dolara w miarę się utrzymuje, a do Bitcoina spada, to jest jeszcze nic. Jakby prawdziwa sieka jest wtedy, gdy cena do Bitcoina spada, a do dolara również. To jest po prostu Armagedon na altach. Dominacja Bitcoina rosła. Wszystko wskazywało na to, że Bitcoin idzie na nowe szczyty i tak w sumie było. Wyrównanie ATH, ogromne spadki, ETF-y odłożone. Wszyscy wtedy znowu myśleli, że teraz ten rynek to na nic nowego nie czeka, ale okazało się, że kapitał przeszedł w alty. No i resztę historii znacie. 2017, ogromny czas altcoinów, alt season, czyli wzrost wartości do Bitcoina. Alt season to jest wzrost wartości do Bitcoina, nie do dolara, czyli razem z Bitcoinem, czyli wzrost wartości do Bitcoina. Alt season, który w 2017 roku już znacie. Ja chciałbym jeszcze wam na koniec powiedzieć o kilku sprawach. Jeżeli jesteście osobami, które mają kilka tysięcy, kilkanaście góra tysięcy złotych na inwestycje, to ja uważam, że takich prawdziwych pieniędzy nie da się, takich naprawdę dużych zwrotów, nie da się zrobić na Bitcoinie, na Etherze. Okej, one mogą dać zarobić 10-20 razy, ale ja uważam, że takim głównym, takim po prostu najważniejszym celem jest wyszukanie nowych trendów, bo te trendy, prawdziwe trendy, mają swoje wzrosty i zostają na tym rynku. To nie jest typowe pump and dump, tylko mają sobie wzrosty i zostają na tym rynku. Monero, Ethereum, inne kryptowaluty, Binance Coin. Wszystko się dało kupować po śmiesznych cenach i w tym momencie nadal się utrzymują do Bitcoina, do Ethera, do dolara, więc takie inwestycje są. Tylko że ten rynek stał się o dużo trudniejszy. Rynek w tym momencie jest związany z tym, że codziennie wpadają mnóstwo różnych kryptowalut. Tak jak w 2014-2015 było łatwo, bo tych kryptowalut nie było tak dużo i mało z nich wdrażało coś nowego. Większość były kopiami Bitcoina. Tak teraz jest super, super trudno. Ja wam nie będę was odwijał w bawełnę. Rynek stał się 10-20 razy trudniejszy. Tak naprawdę rynek staje się trudniejszy wraz z ilością nowych coinów, które przychodzą. Wszystkie te coiny chcą was zwieść. Ja chcę wam pokazać jeszcze o kilku takich trendach, które pojawiły się w 2014-2015 roku. Czyli jeden z trendów Blackcoin 2014 rok. Tak naprawdę największe wzrosty Blackcoin miał wtedy, gdy Bitcoin dobija do swojego ATH, więc tu znowu taka zależność, jak gdy Bitcoin dobija do swojego ATH, gdy tam już jest tak dużo pieniędzy, to te pieniądze przechodzą na alty i to są te takie dynamiczne pompy, które są tylko i wyłącznie pump and dump. Blackcoin był takim coinem, który dla kasyn, coś takiego nowego, coś lepszego. Blackcoin od tamtej czasy, ATH do Bitcoina, gdybyśmy wtedy sprzedali do Bitcoina i trzymali tylko i wyłącznie Bitcoina, to jesteśmy jakoś 40 razy zarobieni teraz. Vertcoin, kolejna kryptowaluta, która wtedy wchodziła.
ogromne wzrosty do Bitcoina, po prostu wręcz wykładnicze. I to, co wtedy było ważne, sprzedać do Bitcoina. Dlaczego? Dlatego, że Blackcoin, Vertcoin nie było niczym wyjątkowym. Kolejne kopie Bitcoina, które zostały wypompowane dlatego, że tak dużo kapitału było w Bitcoinie. I gdy znowu ta sytuacja będzie miała miejsce, pamiętajcie, sprzedajcie te shitcoiny do Bitcoina, do Ethera i wyjdźcie do czegoś stabilniejszego. Gdy te wzrosty będą już na tyle dynamiczne, gdy będziemy na nowych ATH, gdy tego kapitału w BTC, w ETH będzie tak dużo, że kapitał się znudzi tymi asetami i zacznie przeskakiwać na coś innego. MySafeCoin, coś, co miało zmienić cały tutaj rynek kryptowalut, czyli popatrzycie sobie na wykres Bitcoina 2016, ATH, parabola po prostu wręcz, tak duże wzrosty, dało się sprzedawać do Bitcoina. Jedyne, co mogliśmy zrobić, jakbyśmy sprzedali do Bitcoina, przytrzymali Bitcoina, jest już po zawodach. Tak naprawdę, gdybyśmy sprzedali do Bitcoina MySafe'a w 2015, to teraz jesteśmy na MySafe'ie z 5, 6, czy nawet więcej razy bardziej zarobieni niż go trzymając. I tych pułapek będzie sporo. Tych pułapek, 99% coinów, tych, których macie na rynku, to są pułapki. I te pułapki warto spieniężać. Warto spieniężać je do Bitcoina, do Ethera lub do tego, co czujecie. Wy właśnie musicie to czuć. Wy musicie czuć jakąś daną kryptowalutę. To jest niezwykle ważne. I gdy historycznie sobie popatrzycie na to wszystko, to jest po prostu wręcz niebywałe, ile tych pułapek było. Steam też wszedł w takim momencie, w którym wszyscy uważali, że to jest nowa, wspaniała kryptowaluta. Zobaczcie, jak ten wykres wygląda. Wystarczyło tylko i wyłącznie sprzedać do Bitcoina wtedy, na samym początku, gdy miał największy hype. Moje przemyślenie jest takie, że dlaczego te kryptowaluty rosną? Dlatego, że pojawia się hype. Dlaczego one spadają? Dlatego, że nie mają żadnej wartości. Za nimi nic nie stoi. Nic za nimi nie stoi, dlatego one mogą nie mieć podłogi, mogą spadać. Więc jeżeli pojawia się hype, sprzedajcie do czegoś, co ma wartość. Bitcoin, Ether, Monero lub to, co wierzycie. Najważniejsze według mnie jest to, żeby odróżnić coś, co fundamentalnie zmienia ten rynek, jak Ethereum, jak Monero zmieniło, jak BNB zmieniło, od tego, co jest typowo hype'em. Tych hype'ów będzie mnóstwo i te hype'y są też dla nas wszystkich takim bardzo, bardzo ciekawym rozegraniem. Gdy was będzie jakby coraz więcej na tym rynku, gdy będziecie doświadczali różnych porażek, różnych też oczywiście sukcesów, to wyrobicie sobie takie szybkie myślenie, co jest czymś wartościowym, czego ten rynek potrzebuje, a czego nie. Ale pamiętajcie, że w tych hype'ach, to co mieliśmy też w tym DeFi Season, że większość tych kryptowalut po prostu rosło parabolicznie i jedyne co wtedy, ja nagrałem ten odcinek, wrzucę wam go jeszcze raz. Jedyne co wtedy jest łatwe do zrobienia, bo ciężko jest sprzedać do dolara, ale łatwiej jest sprzedać do Bitcoina, do Ethera, jeżeli macie z tyłu głowy w to, tą całą historię 2015-2016, że jeżeli sprzedało się te kryptowaluty do Ethera czy tam do Bitcoina, to nie pozbywacie się z dalszych wzrostów, ale przechodzicie w aset, który jest stabilniejszy, który ma jakąś ugruntowaną już wartość. I w taki sposób warto rozgrywać spekulacje, a ta niezwykle ważna, fundamentalna wartość, która się pojawi, no to ją, taką wartość powinno się trzymać długoterminowo i w ten sposób wspólnie tutaj tworzy się takie podejście, które na rynku pozwoli zarobić naprawdę duże, duże stopy zwrotu. I oczywiście łatwo się mówi, ale musicie być gotowi na te doświadczenia. 2015-2016 nie był łatwy, był okropnie trudny. 2017 był za to odpłacichu z nadwiązką i tak to właśnie było. Właśnie dzisiaj o tym z wami chciałem porozmawiać, o tym wam opowiedzieć, długi odcinek z tego co widzę, ale historycznie pokazać wam jak to wyglądało, pokazać wam to, że większość to jest hype, który warto sprzedać czegoś, co ma wartość ugruntowaną, ale miejmy otwartą głowę na fundamentalne projekty, które zmieniają zasadę na tym rynku. Synthetix też zmienił zasady. Ja nie uważam, że on spadnie całkowicie, tak jak całkowicie duży shitcoin. Synthetixa się kupowało po śmiesznych cenach i na tym DeFi-owym rynku, na tym całym rynku kryptowalut będzie dużo jeszcze takich inwestycji. Trzeba być gotowym na to, żeby przyholdować prawdziwą wartość bardzo długo, ale trzeba być też gotowy na to, żeby hype sprzedawać do Bitcoina, do Ethera i poradzić sobie z tym, że wychodzicie do czegoś,
co i tak z perspektywy czasu ma zrobić. Bo jest, pamiętajcie, na sam koniec jeszcze wam powiem, jeżeli coś wam wzrosło, a dało wzrost, tak RSR i tak dalej, te inne kryptowaluty, i coś wam wzrosło do Bitcoina 10 razy, czy tam do Ethera 10 razy, i wyjdziecie do Ethera wtedy, to zwróćcie uwagę, że jeżeli Ether pójdzie teraz dwa razy, czyli trzymacie Ethery, wyjście RSR do ETH, trzymacie ETH i Ether pójdzie tylko 2-3 razy, to wasze 10 razy jest mnożone razy 2, razy 3, razy 4, czyli tak naprawdę jak zrobić na RSR razy 100? Sprzedać do Ethereum razy 10 i poczekać na Ethera, aż zrobi razy 10. Więc to też tak na sam koniec takie przemyślenie. Więc najważniejsze pytanie, to też jest pytanie, które właśnie musicie sobie, też warto sobie zadać, do czego gracie, i to, że czasami wyjście do tych Bitcoina, Ethera w tych hype'ach jest o dużo lepszym rozwiązaniem. Rozgadałem się. Mam nadzieję, że ten odcinek okaże się dla was bardzo wartościowy. Chciałem go nagrać. Czuję, że poszedł fajnie na flow, więc dajcie znać w komentarzach, co uważacie, co myślicie. A teraz zostawiam was z memem. Pamiętajcie, wtorek 18 kryptowiedza, piątek 18 kryptoprasówka, 20 w niedzielę. Może zmienię na 18 w sumie, że będzie 18, ale to wam jeszcze przekażę. Czyli w niedzielę pojawia się newsletter. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!